Cześć, tu Mary Kayden i witam wszystkich bardzo serdecznie w 59. odcinku czwartej dynastii. Okej, dzisiaj jest dużo zmian ogólnie. W ogóle w domu i też dziewczyny, widzicie, zmieniły swój wygląd. Nie wiem, czy zacząć od domu, czy od dziewczyn. Może zacznę od domu. Dam na chwilę pauzę, zanim oni się tutaj zorganizują. W ogóle ja mam trochę dziwny głos, albo będę mieć jakieś dziwne takie kaszle, które będę musiała wycinać, to przepraszam, ale jestem jeszcze chora, właśnie dlatego w zeszłym tygodniu nie było odcinka, po prostu nie mogłam mówić, teraz na szczęście mogę, mam nadzieję, że jakoś dam sobie radę, bo bardzo chciałabym nagrać ten odcinek, bo dzisiaj Lil będzie miała urodziny, w ogóle sobie to przypomniałam dopiero teraz, jak włączyłam grę. Dobra, pokażę wam dom. Z zewnątrz dodałam trochę jesiennych akcentów, chociaż wiem, tu nie ma jesieni, no ale dodałam te lampki duszki, bo one są mega słodkie. W ogóle tutaj dodałam też te kwiaty, bo wcześniej było tutaj tak pusto. I takie dynki tutaj, balkonik się trochę powiększył chyba, tutaj dodałam ten daszek. Ogólnie myślałam, że zmienię tylko trochę pokój dziewczyn, a potem jakoś to się rozszerzyło na cały dom. Dlatego też nie nagrałam tego w przyspieszeniu, zresztą to było chyba zbyt chaotyczne, żebym to mogła nagrać. Tutaj jest ta ławeczka, która kiedyś była w ogródku i taki, taka, nie wiem, taki stolik z kółkami, z kwiatkami. A z tyłu... Krowokwiacior urósł! Jak jeszcze tu zmieniam, to on jeszcze nie był wyrośnięty. Ale super, mamy krowokwiata. Patrzcie, jaki fajny. Dobra, w każdym razie tu z tyłu też się, widzicie, zmieniło. A, co to jest? Liść? Spada? Isia, kochanie. Isia, proszę cię, nie rób tego. Isia. Przepraszam. Pojawiła się taka, tak jakby mini... Nie wiem, nie można tego nazwać tarasem, bo nie ma fundamentów, ale wiecie, o co chodzi. Jest płotek, tutaj takie latarenki, też te dyńki. Stół do robienia dyń, bo chciałabym, żeby porzeźbili trochę w tych dyniach, poustawiałabym je tutaj w ogóle. Skoro już mam ten pakiet, no to chcę z niego korzystać. Będzie taki trochę bardziej jesienny klimat. Tutaj jest też pajączek z pajęczyną i też ten duszek. Potem w domu... W domu tak, pokój dziewczyn, nie miałam za bardzo kasy w ogóle i dlatego nie zmieniałam tutaj zbyt dużo, ale potem sprzedałam z piwnicy ten komputer Lil i biurko tajnego agenta i tam jeszcze jakąś ozdobę tajnego agenta, bo stwierdziłam, że już się nie będzie tym zajmowała, więc w sumie może na razie to poświęcić, żeby kupić inne rzeczy właśnie do domu i do pokoju dziewczyn. Zmieniły się łóżka, tutaj te, a nie, tych firanek nie zmieniłam. Kurczę, też chciałam białe dać, ale to następnym razem zmienię. Tutaj jest komoda z lustrem i kwiatami, jakieś ich wspólne zdjęcie, lampki na biurka. Alicja dostała swój komputer, ale Natalia też oczywiście będzie mogła z niego korzystać. Na dwa komputery nie było mi za bardzo stać. Tak, Isia akurat ma porę do zrobienia. Tutaj są obrazy, nie chciałam ich wyrzucać, bo namalowała je kiedyś Liliana, także to jest taki prezent jakby dla córek. I no to wszystko właściwie w pokoju dziewczyn. Tu się nic nie zmieniło w ogóle. A, to mogłabym wywalić. Zapomniałam o tym, widzicie? Też, ale dobra. Tutaj się już nic nie zmieniło, ale zmieniam jeszcze trochę tutaj. Tu dałam tą miskę z cukierkami, co mieliśmy ostatnio na imprezie. I tu zmieniłam trochę sypialnię Lil i Travisa. Bo tego się zmieniałam, po kolei zmieniałam, stwierdziłam, że kurde, oni już tak długo mają tą sypialnię. No i właśnie chciałam trochę odświeżyć, więc dałam nowe te takie stoliki nocne, tutaj lampki, nowe ozdoby na komodę, tutaj dodatkowe lustro i tutaj, tutaj powiesiłam dwa ich zdjęcia i tak, no trochę lepiej mi się wydaje teraz wygląda. Trochę też zmieniłam kolor ścian, teraz mi się bardziej podoba, także tutaj też zmieniłam. Mówiłam ci, będzie dużo zmian na początek, no i na dole właśnie tutaj zniknął ten... kącik z biurkiem, który tu był. A no, tak to się nic już nie zmieniło. I teraz co? Pokażę wam może jak wyglądają dziewczyny. Może do tego celu Lil już wstanie i damy jej, żeby zmieniła wygląd. I właśnie zaraz wam o nich opowiem. No Lil, idź do lustra, bo chcę wejść w ten tryb. Dobra. I jest moja rodzinka. W ogóle jak ktoś obserwuje mojego snapa, to już pewnie widział wcześniej ich stroje, ale tylko fotki. W ogóle jak chcecie obserwować mojego snapa, to link jest w opisie i już wam pokazuję dziewczyny. A to jest Natalia. Wygląda teraz tak. Fryzurę zostawiłam jej tą
która wylosowała się domyślnie. Zmieniłam tylko kolor, czekajcie, bo chcę ubranie dzienne. I tak ona się prezentuje. Ona generalnie ma taki charakter bardzo... chce być duszą towarzystwa, taki bardzo kontaktowy, ma same takie cechy społecznościowe, więc stwierdziłam, że idealnie pasowałaby na jakąś taką bardziej popularną dziewczynę w szkole, która tak dba o swój wygląd i w ogóle. Także no tak wygląda jej jeden strój na co dzień. Ogólnie ona lubi się ładnie ubierać, lubi kolor różowy. I lubi biżuterię i takie inne rzeczy, taka dziewczęca bardziej jest. Także to są jej cztery stroje na co dzień. To jest strój oficjalny, taka długa sukienka. Strój sportowy. Bardzo mi się podobają te leginsy Galaxy, musiałam jej dać, wydaje mi się, że do niej pasują. Piżamka różowa, kapciuszki. I tutaj strój na imprezkę. W ogóle tutaj ma taki mocniejszy makijaż, ale na co dzień ma taki delikatny, trochę różowy. Nie wiem, czy to widzieliście. No i do pływania taki fajny czarno-biały kostium, który bardzo mi się podoba. No także to są wszystkie stroje Natalii. Myślę, że fajnie wygląda właśnie z tą fryzurą, dlatego ją zostawiłam. I teraz tak. Alicja postanowiła zmienić kolor włosów, w ogóle fryzurę. W porównaniu do tej, która się wylosowała. No i ma okulary, tak jak wcześniej miała, bo... jako dziecko miała okulary, więc na razie też ma. I ogólnie z racji tego, że wylosowała się cecha niechlujna, to stwierdziłam, że właśnie ona... Nie chodzi mi, że niechlujna to będzie, wiecie, jakimś brudasem czy coś, tylko tak bardziej nie będzie dbała za bardzo o swój wygląd, wiecie, ona się skupi bardziej na innych rzeczach, nauce, książkach, tego typu sprawach i po prostu jej jakoś tak moda i ładne dobieranie strojów nie interesuje, więc większość jej strojów nie jest za dobrze dobrana i mogą się wam nie podobać. W ogóle ona jest też trochę grubsza, także... Znaczy, no nie jest jakaś super gruba, ale jest grubsza od Natalii. W ogóle ostatnio mi mówiliście po urodzinach, że myliłam dziewczyny. Wiem, że myliłam dziewczyny, no ale postaram się już ich nie mylić. Także wiecie, ona lubi takie bluzy, jakieś takie bardziej luźne spodnie, t-shirty z kurczaczkami i... Te spodnie są straszne, wiem, ale musiałam je dać, bo mi właśnie pasują bardzo do osoby, która tak nie dobiera ubrań dobrze do siebie. Także myślę, że może kiedyś w przyszłości z jakiegoś powodu przejdzie pewną metamorfozę w swoim wyglądzie i zacznie bardziej się tym przejmować. A na razie wygląda tak. To jest strój oficjalny, to jest sportowy. No nic specjalnego. Do spania. Ta piżamka jest super słodka i bardzo mi się podoba jeszcze te kapcie króliczki. Po prostu o. No we wszystkich praktycznie strojach ma okulary, oprócz właśnie piżamki i do pływania, no bo to jest bez sensu. To jest jej strój na imprezę. A to jest jej strój kąpielowy. No aha, no i włosy najważniejsze, bo zmienia kolor włosów. Bo zafarbowała włosy na czerwono, czyli taki dosyć odważny kolor mi się wydaje. Myślę, że chciała się też trochę odróżnić od siostry i ogólnie od całej blond poza Lilianną rodziny. Myślę, że tak bardziej jest taką... Nie wiem... Mam taki swój charakter i swój świat, dlatego chciałam jej dać trochę inny kolor włosów. I w tym czerwonym ona mi się bardzo podobała. Właśnie z tymi okularami też moim zdaniem ładnie wygląda. Pokaż się w okularach, moja droga. Właśnie jakoś mi to pasowało do jej twarzy i tak próbowałam różnych fryzur, ale w końcu zostawiłam tę. Także tak to się prezentuje innym członkom rodzinki. Nie zmieniałam na razie ubrań, bo jak wiecie, zmieniałam już je ostatnio. Także mają dosyć nowe te stroje. W sumie dziewczynom też wtedy zmieniałam. Ale no musiałam zmienić znowu, także długo to nie trwało. Dzisiaj będą urodziny Lil, a jeszcze chciałam zmienić dużo rzeczy, znaczy zmienić, zrobić dużo rzeczy. Chciałam właśnie zająć się tymi dynkami i zająć się krowokwiatem, bo w końcu mamy krowokwiat. Na szczęście sprawdzałam i Travis ma dzisiaj wolne, także nie będzie musiał brać kolejnego wolnego na urodziny. Dobra. I widzicie, cała rodzinka już wstała? Nie, Travis sobie śpi. Śpiochu, wstawaj. On jest głodny, ale może najpierw go wyślemy pod prysznic. Albo nie, bo wszyscy jedzą, to niech on też przyjdzie. A nie, wszyscy jedzą. Nasza księżniczka jeszcze się nie obudziła. Ona przecież też jest bardzo głodna. Właśnie wy za godzinę macie zajęcia. One zaczynają dzisiaj szkołę... średnią. Także...
No. Lomina Exene. Można teraz fajnie zobaczyć, o ile dni Adam jest od nich starszy. O 7 tylko? Chyba nie, o więcej, ale ja wtedy zmieniałam ten wiek z długiego na normalny, także... Patrzcie, oni wszyscy razem słodko wyglądają. O, wszyscy sobie jedzą różne dziwne torty i inne rzeczy. A, nie, nie do piwnicy. Słodko. Dobra. Ty jeszcze musisz skorzystać z łazienki przed wyjściem. Bo przecież nie możesz iść tak do szkoły. Lepiej skończ jedzenie wcześniej, ale musisz... Jeszcze zdążysz... Chciałam, żeby umyła zęby, bo to jej doda pewności siebie, a to na pewno się jej przyda. No ty też masz strasznie z higieną. Ty idź na górę do łazienki. Weź prysznic. O nie, tutaj się znowu toaleta zepsuła. Znowu Travis będzie musiał naprawiać. Weź. Weź tu. Lil, ty to jesz, czy ty tego nie jesz? Bo ty jest jakoś tak na środku bardziej. Dobra, Natalia nie zdążyła tego zjeść, to wyrzucę, bo ona woli się wyszykować odpowiednio w łazience. Ej, w sumie idziesz już do szkoły? No akurat. Masz dobry timing. A nie, i prysznic jest w ogóle brudny. Dobra, przerwiesz prysznic wcześniej, bo musisz iść do szkoły, a ty nie lubisz się spóźnić do szkoły. Także zmykaj do szkoły. A ty, Travis... A, Adam też poszedł, super, wszystkie... No, prawie wszystkie dzieci już poszły. Travis, musisz to naprawić. A ty, Lil, kurczę, chciałam, żebyś zobaczyła swój krowokwiat. Ale okej, okay, najpierw... proponuję ci wyczyścić prysznic. No nie, nie może Travis wszystkiego robić. Wiem, że masz dzisiaj urodziny, no ale... To nie znaczy, że w domu ma być brudno. Chyba właśnie powinno być ładnie. Dobra. A Travis, czemu ciebie tu nie ma? Załadu, aha, zmywarka. Dobra, tu wody nie ma co wycierać, no bo i tak będzie się lała, dopóki Travis tego nie naprawi. A, w sumie Lil też ma kiepsko z tymi higienicznymi potrzebami. Dobra, to weź sobie prysznic, potem skorzystasz z toalety. Ty odzyskaj to części i... Wytrzesz podłogę, przyspieszymy to. Okej, okay, a teraz możesz to wyrzucić. O, i Travis też potrzebuje, widzę, do łazienki. Okej, okay, okej, okay. Ogarniemy, ogarniemy. Tu skorzystasz, tu możesz powycierać, a tu możesz wziąć prysznic. I Lil, już możesz iść do ogrodu, jak tylko skończysz tam te rzeczy i przywitać ze swoim krowokwiatkiem. W ogóle... Tutaj będzie krowo jagoda, także to o to też trzeba dbać. Pogłaszcz go najpierw. Nakarm i pobaw się z nim. Zobaczymy, jak zareaguje na ciebie. W ogóle tutaj wychody krowokwiat też się zaliczyło i 10 wspaniałych roślin, także brakuje tylko 10 poziomu ogrodnictwa, więc już bardzo... O, co to? Uczniowie mogą sami wybrać zadania, które wykonają w ramach nadchodzącego projektu szkolnego. Czy Natalia powinna wybrać łatwą pracę i zapewnić sobie dobrą ocenę, czy znaleźć bardziej wymagającą? Skoro to jest Natalia, to ona weźmie łatwą. Alicja pewnie wzięłaby trudną. Natalia dostaje 6 za swój amatorski model origami, a mała papierowa żabka nawet skacze, gdy się ją naciśnie. Dobra, ocena podnosi jej 7 ocen o kilka punktów. No więc to była dobra decyzja. Lil, please, chodź tu, bo no ja chcę już bardzo zobaczyć. Dobra, Travis, lubisz takie rzeczy, to możesz potem rzeźbić w dyni, no. Ej, patrzcie, ile on ma tych dyń. Nie, bo ja przegapiam teraz pierwszą chwilę Lil z krowokwiatem. Jak ślicznie! Ooooo! Mumuś! Słodki! A! Pomoc dla przyjaciela. Kolega, z którym Alicja chodzi do szkoły, nie przygotował się do dzisiejszego ważnego egzaminu, ponieważ Alicja ten egzamin nieco wcześniej, zdała ten egzamin nieco wcześniej, tego samego dnia mogłaby z łatwością zapamiętać pytania i porzucić koledze odpowiedzi. Czy Alicja powinna to zrobić, czy raczej pozwolić, by kolega poradził sobie sam? Myślę, że Alicja jednak, jeśli chodzi o szkołę, to by nie pomagała w taki sposób, że będzie dawać odpowiedzi, więc by nie pomagała. Alicja trzymając się za zębami, w końcu Alicja nie może ryzykować własnej oceny, no właśnie. Przyjacielowi to się nie podoba i
zarzeka się, że Alicja już nigdy więcej nie otrzyma od niego pomocy. No trudno. Przerwaliście mi tą słodką chwilę z krowokwiatem. No i słodko. Dobra, Travis, ty już jak to ogarniesz, to właśnie mógłbyś może porzeźbić w dyni. Zobaczcie, ile on tego ma. Wymiotująca dynia? Sowa! Ja chcę sowę, ale ładną, taką. Bo on ma wysoki poziom tych umiejętności, dlatego on tak może... Dobra, pielęgnuj ogród po prostu. No, chciałam ci zrobić jakieś przyjęcie. Jak dzieci wrócą ze szkoły. No, tylko uważaj z tym tortem, nie wystawiaj go. I tutaj widzę, że też mamy roślinki do ewolucji. Nie mogę się doczekać, aż będziemy mieć jagody, żeby je sprzedawać, haha. Lili. Rzeźbisz? O! Słyszycie, wycina sowę. No, ma duży poziom jedności, a właśnie majsterkowania, także na pewno wytnie ładną dynię. Ale ty jeszcze pielęgnujesz ogród, no dużo masz tych roślinek. Ale cóż... Ojejku, czemu ty jesteś spięta? Przez tego przyjaciela. A nie, bo potrzebujesz rozrywki. Wiesz co, ty się zajmij o tej porze może zdobywaniem przyjaciół. Ty... Może się trochę poobijasz dzisiaj. No do ciebie obijanie się nie pasuje. Więc po prostu pracuj normalnie, skoro jesteś zmęczona. Jej się robi głodna. Właśnie, Travis. Wiesz co ty powinieneś zrobić? Zrobił tą sowę, ale śliczna. Mogę utrwalić? Za 50? Co to znaczy? Co ja zrobiłam? Nie da się jej roztrzaskać? Nie no, czemu? Na czym polega, że ona jest utrwalona? Nie wiem, ale zapalę w niej świeczkę? Chyba dlatego, że ona ma takie wysokie poziom umiejętności. Może ją położę tutaj. Tak ładnie wygląda. O, tu bliżej drzwi. Dobra, nie, zostaw glinę, no co ty. Mam do ciebie inne zadanie. I tak wam wszystkim ładnie upiekła torty. W ogóle wiem, że pisaliście mi ostatnio, że wystarczyłby jeden tort. Można tak zmieniać świeczki w ogóle, ale po prostu chciałam, żeby każdy miał swój własny tort, no bo każdy... No, urodziny jednak mają dosyć rzadko, więc chyba każdy zasługuje na własny tort. Dlatego chciałam, żeby każdy miał swój tort. Dobra, a ty zrobisz dla Lil tort. Nie masz takich wysokich umiejętności, więc może zrobisz jej białe ciasto, będzie tak elegancko wyglądało. O ile tego nie zepsujesz, także uważaj. No a ty pielęgnuj ten ogród. O! Na tyle spotkała Olga. Fajnie, że kogoś poznała. Skończyłaś już? Nie, jeszcze tutaj. Okej. Okay. Nie, co ty jeszcze robisz? Wyjdziesz kiedyś z tego ogródka? Chciałam, żebyś ewoluowała roślinki. Skończyłaś? Nie, nie skończyłam. Travis, jak tam ciasto? Gotowe. Piękne. Schowam je do lodówki. Może wtedy nikt go nie zerze. W ogóle to jest brudne? Tak wygląda jak jakieś brudne, spalone czy coś. Mógłbyś przygotować w sumie lody na urodziny. Widzę, że też ma sporo smaków do wyboru. Wstrząs mentalny. Może stracciatella? Bo dwie róże, o. Zrobisz lody? Travis dzisiaj ma dzień w kuchni, no ale... Myślę, że po prostu też chcę, żeby Lilianna miała jakieś fajne rzeczy na urodziny. To proszę mi ewoluować i coś jeszcze? I to? Chyba już się nic tutaj mi nie świeci. A. Nakarm jeszcze krowokwiaciora i pogłaszcz. I ślicznie. Jeżeli tak niedużo brakuje tej umiejętności. W sumie fajnie by było, jakby w swojej urodziny też spełniła to marzenie o tym, żeby mieć 10 poziom i wszystko. Się z nim bawisz, to też ci rośnie ta umiejętność? Możesz się jeszcze z nim pobawić. My musieli naleć. Jak te lody? Okej, okay, coś tam działasz.
Teraz jej nie rośnie ta umiejętność. Teraz jej rośnie, jak się bawi. Okej, a Natalia powinna zrobić koleżankę. Dzisiaj nie, no bo dzisiaj urodziny Lil. 15. Zadowalająco. Piątki. I też piątki. O, spotkałam się z Kevin Kinga. Czekaj, Lil, please. Weź jeszcze się pobaw z tym. Ja bym chyba zrobiła, że Lil zorganizuje. No bo chciałam zaprosić jej. Ty masz znajomych Eliza? Masz. A Boba? O, i Sarę nawet masz. To może ty jej zorganizuj to przyjęcie. Szkoda, że już Pauliny nie będzie na tych urodzinach. No ale co zrobić? Dobra. To damy, żeby zaplanował wydarzenie towarzyskie. Co to było? Tutaj. To muszą być urodzinki. Dobra. A tutaj... Przyjęcie urodzinowe. W sumie nie mamy złotego medalu. Tak. Jubilatka, no to Lil. Goście. No to zaproszę całą rodzinę i do tego jeszcze Elizę i... No i czemu tu nie ma Sary? Wiem, że się dawno nie widziały, ale na urodziny mogłaby przyjść. No i Boba. No, twoich koleżanek nie będziemy zapraszać, żeby jej nie denerwować. Dobra, no to wystarczy. I tu chyba nie będziemy zapraszać tych, więc... No i tutaj. Dobra. Ojej, a ty tak potrzebujesz zabawy, jesteś taka zła. Weź to pooglądaj sobie chwilę. Kanał muzyczny. O, ty jesteś skupiona, ale co ty tam robisz? Wracaj na górę. Idziesz, o, nie wiem, przytulić się do taty. Ja wiem, że jesteś głodna. Możesz przywitać gości? Weź sobie przysmak jeden, stąd. Specjalnie tak na przedpokoju, żeby można sobie było, nie wiem, przekąsić, jak się gdzieś wychodzi. Czy coś w tym stylu. Także... W ogóle... Zmień strój! Na imprezę. Mogłabyś się też przebrać na imprezę. Na imprezę. Myślę, że też zmienisz strój na imprezę. I ty zmienisz strój na imprezę. A ty masz niby, okej. Chociaż ty się przebrałeś, widzisz, Adam? Chociaż ty jeden pamiętałeś. I ty też zmienisz strój na imprezę, nie wiem które. Nie pamiętam co gdzie było, więc strzelam i daję dwójkę. Co to jest? Nie zatańczą w tym samym momencie, grają w tym samym momencie, przygotuj posiłek dla grupy, smuchnij świeczki. No dziękuję za przybycie może. Ale jak się wszyscy zbiorą, to zdmuchniemy już świeczki i potem będziemy się zajmować innymi rzeczami. Włączymy muzykę... lekką? Tylko Eliza przyszła. Gdzie jest reszta? Tylko Eliza przyszła. Czekaj, a możesz jeszcze... zaprosić... Też nie możesz Sary zaprosić. Możesz Bellę, ty byłaś kiedyś na jej urodzinach. Dobra. O, Bella będzie. Się powie wyciągać ten tort. Dobra, to może tak zrobimy. Pójdziesz chwilę potańczyć z nią. I ty też przyjdziesz tańczyć. I ty też przyjdziesz tańczyć. Pamiętam jak na jednej z pierwszych imprez oni tak fajnie tańczyli razem i się tak strasznie podobało. No.
Alicja, to się da namówić. No, idź się tańczyć. Czemu wam się to skreśliło? Hej, czemu nie? Chodź tutaj. Aha, wiem, że wieża stoi odwrotnie, ale zapomniałam tego zmienić. Nic się nie stało, muzyka i tak słychać. Już, proszę, poprawiona. Weź potańcz. Potrzebuję trzech simów, którzy potańczą w tym samym momencie. Tańcz. 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 Kto jeszcze nie tańczy? Oczywiście, Travis musiał pójść bawić się sam. Okej. Okay. Travis, chodź tutaj. Z racji, że już chyba wszyscy są. A już minęła 1/4 imprezy. Pochwal jubilatkę. Właśnie, pochwal ją. A, bo ty nie jesteś szczęśliwy. Podobno można chwalić tylko, ktoś jest szczęśliwy, bo ostatnio miałam z tym problem. Ale może okaż podziw też się zaliczy, spróbujemy. Czekaj, to zostaw. I nie tańcz już, tylko spędź chwilę z Travisem. Pokaż podziw. Nie, to się chyba nie ten. Dobra, to zdmuchniemy już ten tort. Moje wszystkie imprezy, znaczy świeczki na torcie. Moje wszystkie imprezy muszą być bardzo ogarnięte. Ej, czy ktoś mi zeżarł ten tort? Ja się pytam poważnie, on miał być w lodówce. Gdzie są lody? Travis, ty masz je w wyposażeniu? Masz. Tylko, że... gdzie jest tort? Przecież ja... ja z wami nie wytrzymam. Gdzie jest tort? Ej, przyczepiło mi się to do tego. Tutaj chciałam dać w tę stronę. No i gdzie jest tort? Przecież był taki ładny biały tort. Ktoś go na kawałki pokroił już. Bo to nie jest to biało-czarne ciasto. A, tu jest chyba. Czekajcie, to jest to? O, jest, bo już się przestraszyłam. Bo to były pokazane nadgryzione, ale jest też całość. Dobra, to Travis. Dodasz świeczki. Idź dodaj świeczki. Idź dodaj świeczki. Przynajmniej Bob przyszedł. O, i Bella akurat przyszła. Myślałam, że Bobie nasz tort. I Lil, chodź je! Zdmuchnąć! No. Pokaż, jak się stajesz dorosła. Nie różni się od siebie wcześniej za bardzo. Dorosłość. Czekacie spełnienie swoich marzeń, planowanie emerytury oraz kryzys wieku średniego. To doskonały czas, by wypełnić życiowe cele. Dobra, głodomorku. Po prostu weź kawałek. Przygotuj posiłek dla grupy. Chodź, możesz pomóc? Mogłabyś podać sałatkę? Się zaliczę jako posiłek dla grupy? A... okej, okay, to się porządnie ścięło. Ale już jestem. Lil, weź tort. Weź tort. A ty... mogłabyś pochwalić ją. O, pochwal szczerze. Aha, ty teraz robisz jedzenie. A wszyscy inni mają inny nastrój. Czy ty musisz być zainspirowany? Dobra, możesz już przestać tańczyć. Iść lepiej do toalety. I też zjedz kawałek tortu. Bo jesteś głodna. Też byś mógł wziąć. Gdzie jest Travis? No oczywiście, urodziny twojej żony, a ty sobie siedzisz na dole i grasz w gry. Ja tu potrzebuję, żebyś ją pochwalił. Chcę jej przyjazd. No jest to jakaś pochwała?
Pochwal strój, może się to zaliczy. O. Pochwal strój. Jest, zaliczył się. To pochwalił jeszcze raz. W sumie może jej strój podoba mu się tak, żeby ją pochwalić dwa razy. Albo tam szczerze był. Pochwalił jeszcze raz. Dobra. Ty przygotowujesz. A, tylko że ty chyba tą sałatkę to ci nie wybrałam dla grupy. Czekaj, to spróbuj może coś zrobić. Podaj obiad. Coś właśnie prostego jak sałatka. Bo pasta primavera. Tylko chciałam dla grupy wybrać. Damy tak, gotuj. Gotuj. Ciastka. Kurde, no bo to też. Chciałam wybrać dla grupy. Podaj. Sałatkę. Kiedy się wybierało, że dla grupy? Tutaj gdzieś, nie? No właśnie, na przyjęcie. Spróbujemy zrobić... Co się będzie szybko robiło, jak myślicie? Co pasuje? Zapiekanka z tuńczykiem. Na przyjęcie. O. Teraz się zaliczę. Niech my wygrają w tym samym momencie. To by ktoś musiał grać tam na dole, a reszta osoby... No i co? Żarłok. Travis, idź może go nakarm. I zjadaj tortu. Nakarm go i... Właśnie, aha, bo szachy przeniosłam też tutaj do góry z ogrodu. Więc może... A, bo ty robisz jeszcze tą sałatkę. A, zaliczyło się! A to w sumie nie musisz. Ale wszyscy zjedli tort. Jakie te zadania są nieogarnięte. Dla 4 Simów musi zjeść tort. Więc zapałem wszystkich na posiłek, żeby jedli jeszcze raz ten tort. Co ty taka zmęczona bardzo jesteś? Biedna. Jedzcie torta. Wystarczy tylko wezmą, czy? A, bo oni biorą różne rzeczy. Wiesz co? Weź kawałek. I ty też, weź kawałek tego. Może się zaliczy, jak zjecie wszyscy. Ten torcik. A chyba i tak mi się nie uda złotego, bo już za mało czasu zostało. No jeszcze jedna osoba musi zjeść tort. Please. Albo ty, Adam, no, uratuj honor rodziny. Na pewno chętnie zjesz tort. Weź to. Kolejna ogarnięta impreza. O, no musi już iść. No jeszcze jeden kawałek mi brakuje. Please, zjedz ten tort. Jest, jest. Teraz mają grać w tym samym momencie. Tylko pytanie w co? Ty jesteś tutaj mega zmęczona i w ogóle... Jakbyś ty na przykład poszła... dobra, już idę do toalety. I potem poszła chwilę grać w grę. To ciekawe, czy to się zaliczy. Adam mógłby... Ale ty też poszłaś do toalety? I jakby grali na komputerze, to chyba też by się zaliczyło, tak mi się wydaje. Też mógłbyś chwilę grać w grę. I Natalia... Pójdziesz na dół. I pogasz bibloka. I ciekawe, czy się zaliczę. A, już się skończyło. Po co się tak starałam? Znowu dostałam balona. Dobra, to już zostawcie te gry. Już nie potrzebujemy. Tego jakże waszego poświęcenia. Już zapomniałam, kogo ja do której toalety wysłałam, ale okej. Okay. Jakoś to ogarniemy. W każdym razie, no Lil miała urodziny. Chciałam jeszcze, żeby tymi dyniami się pobawili. Stoisz w misce! Liluś! Ale bałagan. Masakra. Idź, wyrzeźbić sobie jeszcze dynię. Na przykład kotka.
taką ciemną, o. Ty nie rzeźbiłaś jeszcze, ty lubisz takie rzeczy. O. Co? Ty jej nie znasz, czy masz pytanie? Tu kompa miałam ci skreślić. Dobra, bo ty biedna nie wiesz co robisz, ty jesteś zmęczona. To po prostu, skoro inne wszystko już potrzebujesz, masz dobrze, to idź, śpi. Adam potrzebuje do toalety i pójdzie do toalety. Potem pójdzie spać. Ty się czujesz w ogóle źle? Aha, ty idziesz na górę. Dobra, to ty nie, to ty idź tu na dół. Jak skorzystasz z toalety, to też możesz iść spać. Okej, z tobą jest trochę gorzej, bo ty jeszcze masz też higienę do kitu. Czy to jeszcze ci higiena spada przez to, że jesteś niechlujna? Takie mam wrażenie, no. To weźmiesz szybki prysznic, żeby też już iść spać. A wy? Travis, ty drzemki sobie o tej porze robisz? Weź już normalnie, idź śpi. Skoro musisz, wyłącz, już będę powoli kończyła ten odcinek. Ale mam nadzieję, że przyjemnie wam się go oglądało. I... No już ostatnio wszyscy mieli urodziny. Adam tylko najdawniej miał urodziny, bo w ostatnim odcinku i Travis, i dziewczynę. Dzisiaj Lil, no ale tak nam wyszło z tymi urodzinami. Ale podoba się jej, jest szczęśliwa. Zmęczona też i też potrzebuje do toalety. Niech sobie wytnie jeszcze to, a ja ogarnę dom w międzyczasie. Jakieś zepsute mi tu pozostawiali. Śmierdzące, no. Wolę dawać do kosza, bo zrobimy na tym kasę. Mimo iż mam zmywarkę, no ale wiecie. Jednak pieniądze to pieniądze. To ich mam wrażenie, że jakieś niedojedzone, ale dobra. Tu jest pełna ta sałatka, to ją sprzedam. Ej, w lodówce coś śmierdzi? A tu jest niedokończone. Mogę to sama wywalić? Nie mogę. Czekajcie, co tu się zepsuło? Tu jest pewnie tylko pusty talerz. A bo dobra, to niech ona już wyrzuci zepsute jedzenie. Pokaż tą dynkę swoją. No. Zapal świecę. Fajny kotek. O, tu jest sowa, a tu damy... O! A tu damy tą. Ej, ty to zbierasz. Dobra, to już pozbieraj. Już pozbieraj, no. Ale to mam wrażenie serio, że jest brudne. Aha, i lodówki chyba nie. A nie, ktoś zjadł. A mogę teraz już oddawać z lodówki. No, bo któryś... Ale ona ma naczyń. Biedna. Miała urodziny, ale musi sprzątać, no. Taka zmęczona już. No, sama stałaś wcześniej w tej misce brudnymi buciorami. Że nie narzekaj. Dobra, idź już do toalety. Idź sobie już, tak. Już nie będę cię więcej męczyć. Sama to wyrzucę, bo miałam taki plan. No ale... Jeszcze tutaj są, dobra. Nie wiem, czy to jakieś nadgryzione, czy nie, to już wyrzucę. No, trudno. Przynajmniej dostaniemy za to pieniądze, tak? Idź spać do swojej odnowionej sypialni. O, ty widzę, że zmywarka pierze. Jakieś było fajnie, bo pisało, za ile zmywarka skończy... Pranie i... pranie, no zmywanie i pralka tak samo, za ile skończy pranie. Teraz to nie jest napisane. Chyba, że to tylko na pralkach pisało, bo już nie pamiętam. Dawno nie grałam w trójeczkę. Nie miałam kiedy. No, no już jest biedna zmęczona, ale... Wszyscy inni czują się w miarę... Okej, tylko Travis potrzebuje do toalety. Ale udała się impreza, nie? Tak, udała się. Chyba wszyscy po udanych imprezach są tacy zmęczeni i wracają tak do łóżka. Nie? Lil? No, także mam nadzieję, że podoba wam się ten odcinek. Kolejne już będą bardziej... myślę... takie życiowe, bo teraz tylko te imprezki, urodziny i w ogóle. Ale mamy Mumu! Także... to jest plus. Myślę, że Lil spełni swoje marzenie kolejne. Może Travisowi też się uda, jeśli Adam będzie tak miły, dostanie szóstkę. Może zdążą rano zrobić lekcję, jak dobrze pójdzie, bo nie zdążyli. Mam nadzieję, że podobają wam się zmiany w domku. Tak troszkę jest bardziej jesiennie, w ich ubraniach zresztą też. I ogólnie tak, wiem, że są mody, które wprowadzają jesień, ale bo dużo osób mi o tym pisało, ale... Bo to po prostu podmienia tekstury na takie bardziej jesienne, ale ja nie przepadam za modami, dlatego nie instaluję żadnych modów. Ja po prostu wolę taką czystą bardziej grę. Ale
Jak ktoś chce, no to czemu nie? Ja sobie radzę z tym, co mam. Mam nadzieję, że podoba mi się ten odcinek i zapraszam was bardzo serdecznie do kolejnych. Do zobaczenia, buziaki i pa pa!